Nie jest to pierwszy zestaw, który złożyłem, ale pierwszy, który recenzuję z dużej ilości zestawów, które kupiłem. I jest to śmieciarka, była taka sama, ale żółta. Spieszę się, bo mam mało baterii i mam nadzieję, że zdążę. Na razie tak wygląda dookoła. Tak wygląda dookoła. Kosztowała 25 euro, czyli dość sporo. Zostały naklejki, których nie naklejam. I powiedzmy, że skoro do każdego śmietnika według instrukcji wchodzą 4 groszki, więc 4 groszki. Więc został jeden groszek, jedno to technikowe, jedno to. Ludzik jest dość dziwny. Taki dość nietypowy, brzydki. Nie może ustać na płytce. Żadna noga mu się nie mieści na płytkę. Nie marnując baterii, przejdźmy do tego, co najważniejsze. Czyli mamy tutaj śmieciarę. Ustawiłem ją tu tak, żeby miała dwie funkcje. Ciężko było ustawić ten mechanizm zamykający. Ale w końcu doszedłem do wniosku, jak to zrobić. Należy tutaj poluzować, żeby ten czarny element tam w środku latał. Widzicie? Może nie widzicie tej szczeliny, ale ona tam jest. Musi być tu szczelina między tym czarnym elementem. I wtedy szczypce się zamykają i śmietnik wpada. Inaczej trzeba przytrzymać tu palcem i wtedy dopiero. Tak wygląda z tego boku. A z tego boku mamy to pokrętło do szczypiec. Tu jest wajcha do kiprowania. Pojemnika. Nie wiem, jakby to nazwać fachowo. Tak to wygląda od spodu. Tak od boku. Tak jest wykiprowane. Dość ciekawy mechanizm. Dość ciekawe wszystko. No i jest jeszcze chwila baterii, więc wkładamy po 4 do każdego śmietniczka. Mamy 3 śmietniczki i jeszcze nie powiedziałem o tym, że się otwiera tutaj u góry maska. Można tam podejrzeć, co tam jest w środku. No i niestety koła się bardzo słabo kręcą, ale jest wystarczająco. No to podjeżdżamy do świeczniczka, żeby był pod ten i jeden hops wpadło. Podjeżdżamy do drugiego, żeby było ciekawiej z innej perspektywy. Podbieramy i hops. I ten znowu, żeby było ciekawiej z innej perspektywy, tutaj z samej góry. Wygięły się jeszcze szczypce, ale to nie problem. I hops. Zostawiamy. Później naciskamy tą dźwigienkę. Wszystko wylatuje. Mam nadzieję, że nie pójdzie na podłogę wszystko. Niestety poszło. Kot mi to dopadnie. Ciężko było znaleźć. Dobrze, że miałem policzone, bo bym się wkurwił. Jest, wszystkie 4. Śmieciarka nawet fajna. Nie budowało się to zbyt łatwo. 3 godziny mi ponad poszło. Zwłaszcza z tym mechanizmem. Parę razy się pomyliłem. Parę razy zbudowałem je tak jak trzeba. Ale ogólnie zabawka fajna. W Polsce takich rzeczy niestety nie widziałem w sklepach, ale też by pewnie swoje kosztowało. Ludzik, tak jak mówiłem, jest kiepski, nawet ledwo chce ustać. Tylko w odpowiednich modyfikacjach można go tam wepchać do środka. Trzeba mu ściągnąć czapkę.
wyciągnąć taki element, tutaj podnieść maksymalnie do góry i wtedy widelka wciągnie maszynę. Już mu tam tylko nogi wystawały i wychodzi truchło. Wkładamy z powrotem. Ja jestem zadowolony mimo wszystko. Gdyby jeszcze na kołach lepiej jeździł, to byłoby lepiej. Kabina. Git. No i mamy śmieciarkę. Jest instrukcja. Sympatycznie zapakowane. Naklejki pognieciane, ale nie używam. Jedziemy. Jestem w szoku, są na druki. Jest taki i taki. Towary są tu rozwożone motocyklami i taki. Wózkami motorowymi, bo ulice są zbyt wąskie dla samochodów. Jest taki, jest taki i taki. Podoba mi się. Takie są te. Zegary fajne. Takie kratki nawiwowe. I rejestracja. Powinna być jeszcze druga. No, jest jeszcze więcej na druków. Czyli rejestracji nie wiem. Dużo klocków jest. Ciężko się będzie odnaleźć. Tak wygląda ludzik frencowy. Taki bardziej frencowy. Rączki. Na druków jest więcej. Jestem na samym początku, idzie mi jak krew z nosa. Złożyłem tylko ludzika, opony. Szukam elementów, jest ciężko znaleźć tej całej stercie. Kot się przyszedł przewietrzyć. No i ruszyło. Tak wygląda podstawa. Później jedziemy dalej. Koniec strony. Tak to sobie wygląda. Wreszcie sam mogę w dzień pobudować. Kolejna strona zrobiona. Światła są. Od spodu tylko to. Kolejna strona zrobiona. Tym razem przeleciałem dwie strony. Zabudowa się skupiła głównie tutaj. Komora jednorzutowa. Teraz będzie jakiś mechanizm, który wejdzie tu. Będzie śmieci. Prawdopodobnie stąd dawał do tej głównej komory. Dawno w LEGO już nie stosują tego połączenia. Nie wiem czemu, moim zdaniem było zarąbiste. Zajmuje mało miejsca i daje dużo możliwości. Pochwaliłem, ale coś jest nie tak z tym elementem. Mianowicie bardzo rozpiera w porównaniu z tym. To jest dobrze. Tu jak widać rozpiera. Wina nie jest w tym potrójnym, tylko w tym podwójnym. Mam pilnik, to spróbuję. Nie wiem czy będzie widać. Trochę tu jest więcej plastików tu. Z
zrobiłem sobie taki mechanizm. Tutaj trzymam ręką i tu pilnikiem on paznokci ciachu u góry. I już chodzi i nie zapiera. Tu jest trochę wada, bo tu się zapiera. Jak się za bardzo otworzy, to tutaj w tym miejscu się zapiera. Liczę, że dalsze zabudowanie wyeliminuje ten efekt. Przeszedł kiciul. Teraz trzeba będzie jakiś mechanizm zbudować. Często się zdarza, że kolory są pomylone. Na przykład tutaj zastosowałem ten szary. Przyłożyłem, bo nie było niczego innego, a tu okazuje się, że ma być ten srebrny. Musiałem rozebrać całość, cały ten mechanizm jeszcze raz zrobić na tym srebrnym teraz. Jest pierwsza część mechanizmu, ale moim zdaniem trochę dziwne to jest, bo co prawda to się kręci na tym, ale to jest luźne. To się kręci dookoła tego pałąga. Jest część mechanizmu do łapania śmieci. Kręci się. Jedną ręką to co narobisz. Mechanizm jest dość ciekawy. Poza tym mam nowego przyjaciela. Tylko że tutaj musiałoby coś przytrzymywać. A może jak konstrukcja będzie gotowa, to będzie git. I idzie tu do góry. I tak to dopiero do góry idzie, jak się szczęki zamkną, bo na tej zasadzie to działa. Kiedy się szczęki zamykają tutaj, to siła nie może już ten bardziej dalej kręcić, to ten kręci tym. To kręci całością. No jest zamontowany na tym, ale... Możemy dołączyć? Ja też chcę tańczyć. Właśnie jest tak, jak się obawiałem. Trzymania tutaj nie działa to zbyt dobrze. Kolejny moduł powstał. To się może ruszać. To idzie tu. Wow, jestem pod wrażeniem. Ja bym przecież czegoś takiego nie wymyślił. Zobaczcie. Jest takie coś. Niewiele się to rusza. Chodzi tutaj. Praktycznie żadnej szczeliny nie ma. Ja bym w życiu czegoś takiego nie wymyślił. Tutaj mam problem, bo to się chyba powinno zlicować. Że powinno być tu na równo. No ale ten mechanizm tam jest. Się nie da tego tak wsadzić na równo. Zauważyłem, że jest błąd. Tu jest błąd. Że ta płytka powinna być przesunięta i tu jeszcze coś powinno być wsadzone. Nie wiem, jak jakim cudem to przeoczyłem.
na bok, w poprawkach wszystko działa, po prostu tego położono na tym i te na tym, a teraz wszystko wchodzi bez problemu. Grupa backupów ma za sobą pracowity dzień. Dobra, błąd poprawiony. Wszystko chodzi tak, powinno poza tą jedną wadą, że tutaj trzeba przytrzymać palcem na pierwszej fazie, żeby się te zamknęły. I potem jest git. Otwierć się już otwiera normalnie. To jest z błędem, ale otwierć się otwiera normalnie. Tym elementem się wieńczy tą sekcję. I tak to wygląda teraz aktualnie. Katarina odniosła sukces w taki sam sposób jak zwierzęta, które żyją dziś w mieście. Dzięki zdolności przystosowania się do zmian. Następne to jest niby drugi worek, ale nie zauważyłem, żeby był drugi worek. Wszystko było rzucone do jednego. Dwa kołpaki montujemy na swoje miejsce. Czyli tutaj. Robimy kabinę osobno. Już tyle jest zbudowane. Tutaj kabina w środku widać na druki. Problem jest, że nie ma jednego takiego czarnego klocka. Może go gdzieś wsadziłem. A jest tylko jeden dom szary, więc wsadzę jego. No i kabina gotowa. Trzeba było ją założyć tutaj. Ona jest ruchoma. Ciekawy krok. Trzeba wsadzić jednego studa tutaj. Przyczepa już prawie gotowa. Z jednej strony jest, z drugiej nie. Pokrywa wysypu jest gotowa. Trzeba przeszyć tą szpiną tutaj. I jest git. Dwa takie panele, tylko że lustrzane. Trzeba założyć tutaj. Z drugiej strony już założyłem. Pokrywa górnego pojemnika. Wchodzi gdzieś tam. To wygląda cały zbiornik na śmieci. Trzeba go umiejscowić teraz. Zabudować różnymi rzeczami. Wow, tego się nie spodziewałem. Ten dodatkowy mechanizm powoduje, że się otwiera za klapa. Rozpracowałem, co zrobić, żeby się kleszcze najpierw zamykały. Nie było to trudne. Do rozpracowania, do wymyślenia. Trzeba było wygenerować luz między tymi klockami, tym czarnym klockiem z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu najpierw mechanizm tutaj zaciągnie, a potem do góry, jak już się te zakleszczą. Ale to jest pomysłowe, kurde. Nie wiem, czy się na coś takiego nie wpadł. Słabo się koła kręcą. Spora wada. To się nawet dobrze kręcą, a to nie. Nasypywanie nawet działa. Tak, według instrukcji 4 włożymy. Ciup. Odstawiamy. I wysypywanie też zadziałało. Tylko nie było nawet słychać. Więc trzy rzuciłem.